Minecraft kumple, z tej strony Over, witam was w kolejnym odcinku z dnia, z życia właściciela. No jesteśmy na RGMC, no bo na tym serwerze mam właściciela, więc jakbym mógł nagrywać ten odcinek z innego serwera. No ale nieważne. No i ogólnie dzisiaj jest niedziela i dzisiaj jest na naszym serwerze dzień darmowego sponsora. Zaraz wam pokażę, tylko coś się kurde zdarzyło mi. No niestety mój komputer nie podołał i muszę robić restart kompa, bo mi się cały komp zawiesił. Chyba mnie jakiś haker hakuje, bo mu dałem bana za X-Raya. No ale dobra, robię restart kompa i wracam do was. I jeszcze przed startem tego odcinka chciałem was poinformować, że w sobotę, macie teraz datę startu na ekranie, startuje nowa edycja trybu OneBlock. No i bardzo serdecznie was zapraszam na start nowej edycji. Tryb OneBlock na RGMC jest bardzo fajny, myślę, że wielu graczom się podoba, więc możecie wbić i sobie pograć na starcie i nie tylko na starcie. No, zapraszam was, pozdro. Jestem teraz na evencie Color Mix, ponieważ jako właściciel serwera czasami takie eventy organizuję. Jeżeli nie wiecie, co to jest event Color Mix, to jest taki event, gdzie gracz do łapki otrzymuje losowy kolor wełny, która jest na mapce i ma określony czas, aby na tą wełnę stanąć. Jeżeli nie zdąży, to po prostu leci w dół i odpada. No i ten event jest prowadzony do momentu, aż nie zostanie tylko jedna osoba. No i oczywiście co rundę ten czas upływa szybciej, aż w końcu gracze mają około 1 sekundę, aby stanąć na blok i wtedy jest naprawdę strasznie ciężko. Zresztą chyba sami teraz widzicie, że po prostu to jest coraz szybsze. Już no mało graczy zostało i coraz więcej osób odpada. Już jest praktycznie finał i następną rundę sobie zagramy z nimi, wiecie? Ja ogólnie w Color Mixa nie jestem jakoś epicki, ale jestem nawet dobry. Kilka razy zdarzyło mi się wygrać, co jest naprawdę bardzo trudne. O, na przykład teraz wygrał Wiktor Kozak 5 i otrzymał on 40 kluczy. Gratulacje, Wiktor Kozaku, jeszcze mam Mikołaja, jak fajnie. Dobra, o, jest nawet helper Grochu, siema. Dobra, no to teraz ja wezmę udział w tym evencie. Dobra, jesteśmy już na Color Mixie, teraz będę uczestniczył w takim, zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Zapewne nie, ponieważ gracze tego serwera naprawdę są dobrzy w tym evencie, a ja takim kozakiem niestety nie jestem. No ale postaram się, zrobię co w mojej mocy, aby zająć jak najlepsze miejsce. I tak jak wam mówiłem wcześniej, na samym początku, jak widzicie, bardzo wolno te bloki znikają, mam bardzo dużo czasu, aby sobie wybrać ten blok i stanąć na odpowiednim bloku. Wydaje mi się, że nawet 3-letnie dziecko, które ma jakąś chorobę, nie wiem, na przykład ma jedną rękę dłuższą, a drugą krótszą, by bez problemu dało sobie radę na tym etapie eventu. Ale potem mogły być problemy, ponieważ potem nawet ja mam problemy. Ale zresztą sami zobaczycie. Dobra, może teraz zrobię krótką pauzę i widzimy się, gdy już będą dalsze rundy. No bo co runda, tym szybciej to znika, no a teraz jak jest tak prosto, to nie opłaca się nawet tego pokazywać. Moi drodzy, jest już naprawdę ciężko, te bloki znikają coraz szybciej. No i już miałem kilka razy problem, ponieważ prawie bym odpadł. O, to jest bardzo trudny kolor, to jest morski ogólnie, cyan. Za często miałem na nim problem. Teraz szary, dobra, 10 osób już tylko zostało. Teraz biały tutaj, dobra, teraz już jest hardcore. Teraz już jest hardcore, skupienie, yellow, mam. Dobra, 6 osób, jazda, 5. Różowy, mam. 3 osoby, w tym ja, please, wygram. Limonkowy, tu, kurde. No i kurde, bym wygrał, bo to była ostatnia runda. Ja pi, nie mogę, no tak blisko, no. To jest takie naprawdę emocjonujące. Wbijcie sobie na RGMC i zagrajcie na Color Mixie, no. No tak było blisko, tak blisko. No nie wierzę w to. Robię ogólnie drugą rundę, więc może teraz mi się uda, no bo naprawdę wkurzyłem się, ja teraz nie odpuszczę. Tak dobrze mi poszło, no spację bym kliknął i bym wygrał, no szkurde. Dobra, druga runda się zaczęła, trzymajcie za mnie kciuki, teraz to kurde wygram, albo usuwam serwer i kanał. Dobra, słuchajcie, jest już grubo, jest już hardcore tak zwany, bardzo szybko to już leci. Uff, dobra, skupienie. Light blue, ale miałem farta tak blisko. Dobra, teraz co? Green. Gdzie jest green? Tutaj! 3 osoby, znowu! Uf. Light green. No! Dobra, nie da się, poddaję, nigdy nie wygram. Ale to było unlucky, ale widzieliście, jak byłem blisko? Zobaczmy, kto został. Bapesta i Past Continuous. No i znowu nikt nie wygrał. Jezu, jakie unlucky. Dobra, nie udało mi się, może kiedy indziej się uda. W ogóle patrzcie, tak mnie to denerwuje. Patrzcie, jak gracze nazywają psy na spawnie. No co to jest, kurde, za nazwa? O, Jarek wygrał. Brawo. Przypominam, że na tym serwerze grają osoby, co mają na przykład 10 lat i wchodzą na serwer i widzą takiego pieska. I co takie osoby mają sobie pomyśleć? Przecież no to jest nienormalne. Dobra, zabijam tego psa. Jak one się nazywają? Dobra, one nie mają żadnej nazwy. I bardzo dobrze.
jakbym złapał tego typa, który to tak nazwał, to chyba bym go zbanował na tym serwerze. Tu jak się nazywacie? Tu jesteście podpisy, dobra, tak możecie się nazywać. Tu już jest git. A na Discordzie ktoś próbuje sprzedać premkę za 25 zł. Macie teraz jego, tą wiadomość na ekranie. I uważajcie ludzie, nikt wam nie sprzeda legitnej premki za 25 zł, ponieważ premka kosztuje ponad 100 zł. No i jeżeli ktoś wam sprzedaje premkę za 20 zł, to znaczy, że was po prostu oskamuje. Czyli wy mu dacie pejsy w karda, on was zablokuje, albo da wam pasy, ale po jakimś czasie sobie to konto przywróci. Ponieważ nawet jeżeli wy macie pasy i zmienicie konto, to on ma dowód zakupu. I do Mojangu można wysłać dowód zakupu, no i wtedy oni oddają mu to konto, nawet jeżeli zmieniliście sobie pasy, maila i tak dalej. Więc nigdy nie kupujcie premek od ludzi. Kupujcie premkę z oryginalnej strony Minecrafta, wtedy nikt wam się nie włamie. Znalazłem cheatera, moi drodzy, nazywa się on Puppet by Panda. Przyznam się, on już do cheatów mi na MSG, pisze mi właśnie, że już nie będzie. A skąd wiem, że on jest cheaterem? Już wam pokazuję logi anty-cheata. Cały anty-cheat zespamiony jest w logach od niego. No i po prostu to znaczy, że on ma cheaty, więc po prostu go zabiję. W Minecrafcie oczywiście, dam mu 1000 rankingu, cheaty. No i go oczywiście zbanujemy za cheaty. Czasami się do nas właśnie... mają pretensje do nas gracze, których banujemy bez sprawdzenia i potem się kłócą, że oni chcą być sprawdzani i tak dalej, ale w niektórych sytuacjach wcale gracza nie trzeba sprawdzać, ponieważ tak jak tutaj widzicie jego logi, są to logi 100% cheatera, te całe motion, czy jak to tam się czyta, on wyskakuje tylko wtedy, gdy ktoś naprawdę ma na 100% cheaty. No i nie warto się wtedy kłócić, no bo zapewne ten, kto się kłóci, ten grał po prostu na Doomsday, już sobie zrobił restart Minecrafta i teraz chce być sprawdzany, kozaczek wielki, bo sobie restart na Doomsday zrobił i już nie da się tego wykryć, jak się zrobi restart. No ale my mamy logi anty-cheata, moi drodzy, i nawet w takich sytuacjach mogę was po prostu zbanować nawet bez sprawdzania. Oczywiście anty-cheat nie zawsze działa w 100% poprawnie i czasami ktoś tych logów nie ma, no i wtedy muszę brać ludzi na sprawdzanie i ich sprawdzać normalnie. Powiem wam, jaka sytuacja mi się teraz przytrafiła. Niestety tego nie nagrałem, ponieważ ja nie nagrywam sprawdzania graczy. Sprawdzałem gracza Oceanem i wykryto u niego Doomsdaya. Siedziałem u niego na Nedesku 10 minut, no i się okazało, że był na cheatach. No i bardzo mnie coś takiego denerwuje, ponieważ jeżeli macie Doomsdaya i sprawdzam was Oceanem, to nie ma takiej opcji, że wam tych cheatów nie wykryje. Zawsze je wykryjemy. Więc się po prostu wtedy przyznajcie, bo jeżeli się nie przyznacie, tak jak w tym przypadku, to tamtemu chłopowi dałem bana na lobby na 30 dni. Tak, za to, że właśnie traci czas adminowi i zamiast się przyznać, to kurde, struga głupa i każe się sprawdzać i marnuje i swój, i nasz czas. A tu jestem na działce Imperium Słońca gracza Virus Entity i tutaj gracz o nazwie RTO903 mi pokazuje, co mają na działce. No i muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda, no naprawdę jest fajne, bardzo mi się to podoba. Nie wiem, co to jest, jest to naprawdę bardzo duże, chłopaki się tutaj musieli naprawdę napracować, aby coś takiego zbudować, więc szacun dla was, chłopaki, że wam się chce coś takiego budować, naprawdę epicka budowla. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie to wyglądało, jak skończycie. Jak skończycie, to na pewno również to nagram i pokażę, jak to wygląda. O, tutaj jeszcze od środka chcą mi pokazać, co tutaj mają. O, ale to wygląda jak taka, jak teatr trochę, albo jak taka sala zgromadzeń, tu jest waga, a to jest sąd ogólnie z tego, co widzę, bo waga to ogólnie symbol sprawiedliwości i tutaj mają liderów swoich, albo jakaś narada, nie wiem, co to kurde jest. I nie wiem, czy waga to symbol sprawiedliwości, tak sobie powiedziałem, jak coś, chyba równości, równość, sprawiedliwość, a nie wiem nawet, no ale bardzo fajne i ładne, i mają zarząd nawet, no super. Jestem przy kolejnej działce, którą gracz chciał, abym mu ocenił, mówi, że to jest jeden z 7 cudów świata, jakieś wiszące ogrody, bardzo małe to jest ogólnie, no graczu, mój drogi graczu, to jest trochę małe. Ładne, ale to jest trochę małe. Ładne to jest, mi się podoba, no ale jak na jakiś cud świata, to no, to nie jest cud świata, bo to jest malutkie. Ale bardzo ładne. Jeżeli to na przykład byłaby jakaś ozdoba do działki, na przykład na, nie wiem, byłaby tu willa i to by było jako ozdoba, to bardzo ładny clicker, bardzo mi się podoba, ale no trochę ładne. A tu masz, co to jest? Jakaś szklarnia, również bardzo ładna szklarnia, również mi się podoba. No bardzo fajnie, clicker, postarałeś się, ja daję lajka twojej budowli. A tu gracz zrobił coś takiego. Hasiu77 ze skinem orangutana zrobił sobie niewolników. Uciekajcie, niewolnicy, kurde. No, nie ma niewolnictwa na serwerze, jest zakazany.